Dzień dobry Państwu, witamy na wspólnej konferencji prasowej klubów radnych Koalicja Nowosądecka i Koalicja Obywatelska w sprawie wczorajszych wydarzeń na sesji Rady Miasta Nowego Sącza. Jak dobrze wiecie, od dłuższego czasu mamy liczne zastrzeżenia do pracy Prezydium Rady Miasta, w szczególności do Pani Przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczyk. W związku z tym oraz w związku z tym, iż doszło do istotnych zmian w składach osobowych klubów radnych, w tym Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz i utratę przez nich samodzielnej większości w Radzie Miasta, złożyliśmy wniosek, projekt uchwały o odwołaniu z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Pani Iwony Mularczyk. Projekt uchwały został podpisany przez bezwzględną większość Rady Miasta, czyli przez grupę 12 radnych, czyli taką grono osób, które jest wystarczające do odwołania. Nie tylko jakby zagłosowało tyle osób, ale aż tyle osób się pod tym projektem podpisało. Projekt został złożony wczoraj przed sesją i w trakcie sesji złożyłem wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o ten punkt. Jak dobrze Państwo wiedzą, Pani Przewodnicząca w ogóle tego wniosku, a był dwukrotnie składany w czasie sesji, nie poddała pod głosowanie, zasłaniając się faktem, iż sesja jest prowadzona w trybie zdalnym, tak sobie zwołała i podda go pod głosowanie dopiero w momencie, gdy zwoła sesję w trybie stacjonarnym. Pomimo tego, że krótko potem pan sekretarz miasta Nowego Sącza, pan Piotr Lachowicz, zabrał głos, mówiąc o tym, że system zdalny pozwala na przeprowadzenie głosowania tajnego, niezbędnego do podjęcia kwestii osobowych. Również pani przewodnicząca pozostała głucha na tą argumentację, nie poddała wniosku formalnego pod głosowanie. My również wiemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia tego głosowania, jeżeli nie w trybie zdalnym, to w trybie hybrydowym, jeżeli tak bardzo jest utrudniony według pani przewodniczącej tryb stacjonarny. Podkreślamy również w tym miejscu, że na poprzedniej sesji Rady Miasta, Rada Miasta przyjęła apel skierowany do pani przewodniczącej, aby już nie obradować w trybie zdalnym, tylko tak jak przytłaczająca większość samorządów w Polsce, tak jak Sejm, tak jak Senat, żeby obradować w trybie zwykłym stacjonarnym. No w tej chwili niestety jesteśmy w sytuacji trochę patowej, ponieważ od osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie, zależy, kiedy ten wniosek zostanie poddany pod obradę. Jeżeli mogę coś dodać, Szanowni Państwo, przede wszystkim Przewodniczący Rady Miasta jest zobowiązany, jak każdy radny, do respektowania statutu Rady Miasta. Statut mówi jednoznacznie, że wniosek formalny poddaje się niezwłocznie pod głosowanie. Tutaj, gdybyśmy popatrzyli na to logicznie i zobaczyli, że większość radnych podpisała się imieniem i nazwiskiem pod projektem uchwały o odwołaniu przewodniczącej, to jest jednoznaczne z tym, że większość rady nie chce, żeby ta pani była przewodniczącą. Gdyby pani Iwona Mularczyk miała na tyle honoru, przypuszczam, że powinna wziąć i złożyć dymisję z tego stanowiska, jednak tego nie chce zrobić. Kolega przewodniczący, pani Maciej Prosko, powiedział przed momentem o możliwości głosowania w różnych formach. Natomiast tutaj świetną wymówką do tego, aby nie opuścić, kolokwialnie mówiąc, stołka przewodniczącej, jest to, że zwołuje sesję w trybie zdalnym. Natomiast dowody czy potwierdzenia, że można przeprowadzić takie głosowanie w trybie zdalnym, są i pani radna Iwona Mularczyk o tym całkowicie, no zdaje sobie z tego sprawę, wie o tym dokładnie. Proszę Państwa, jeśli Państwo pozwolicie, to ja tylko na jedną rzecz będę chciał zwrócić uwagę. Otóż historycznie rzecz ujmując, ja nie pamiętam, żeby wcześniej była podobna sytuacja, a mianowicie, gdzie bezwzględna większość radnych podpisuje się pod wnioskiem o odwołanie przewodniczącej. W przeszłości mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją w poprzedniej kadencji, gdzie grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie między innymi pani przewodniczącej i to nie była grupa stanowiąca bezwzględną większość. Tutaj jesteśmy świadkami sytuacji takiej, gdzie 12 spośród 23 radnych pokazuje pani przewodniczącej czerwoną kartkę. Tak jak kolega, mój przedmówca powiedział, chyba trzeba nie mieć honoru, aby dalej trwać na tej funkcji. Uważam, że takie postępowanie jest, proszę Państwa, niedopuszczalne. Ja pomijam aspekty prawne, ale z moralnego punktu widzenia to sprawowanie tej funkcji jest w tym momencie w mojej ocenie niemożliwe. Uprzejmie dziękuję. Większość ma prawo wyboru swojego przewodniczącego. Jeśli dzieci chodzą do szkoły,
ludzie, miliony ludzi chodzi do pracy, odbywają się konferencje, kongresy, spotkania. Ludzie robią zakupy w sklepach, przychodzą na stadiony i na hale sportowe dopingować sportowców, a Rada Miasta nie może zebrać się na swoim posiedzeniu w sali obrad i nie może wypełniać swojego podstawowego zadania, jakim jest możliwość dokonywania wyborów, także wyborów personalnych. Pani przewodnicząca Iwona Mularczyk została wybrana na początku kadencji większością głosów. Nikt tego nie kwestionuje. Dzisiaj większość radnych podpisała wniosek o odwołanie od pani przewodniczącej. Prowadzenie obrad nigdy nie jest łatwe, więc na drugim miejscu jest ocena, jak prowadzona jest Rada Miasta. Na pierwszym miejscu, zupełnie podstawowym, fundamentalnym jest to, że większość złożyła wniosek o zmianę przewodniczącego. Nie można w imię zasłaniania się, bo to jest niegodne, zasłaniać się COVID-em, żeby nie móc przeprowadzić głosowania. Bo to jest odbieranie naszych praw, państwa praw, wszystkich praw ludzi, bo podstawowym wymiarem demokratycznego państwa prawa jest możliwość wyboru. A pani przewodnicząca do nas mówi, że dokonamy tego, jak ona zwoła sesję stacjonarną. A kiedy zwoła sesję stacjonarną? Ad calendas graecas. A więc nie można ignorować i kiwką obchodzić podstawowych praw. Praw Rady Miasta Nowego Sącza, praw obywatela dotyczącego możliwości dokonania zmiany rządzących, zmiany przewodniczących lub jakichkolwiek innych osób. To trwa ta sytuacja, powiedzmy sobie szczerze, od kilku dobrych miesięcy, kiedy nie ma żadnych podstaw do zdalnych obrad Rady Miasta Nowego Sącza, a tu z uporem maniaka, wiadomo dlaczego, taką sytuację się utrzymuje. Jest to po prostu nie do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym dodać jeszcze tak na krótko i szybko jedną taką, myślę, bardzo istotną rzecz. Wszyscy pamiętamy, jak nie tak dawno odbyły się wybory prezydenta Polski. Natomiast dzisiaj nie możemy po prostu dokonać wyboru przewodniczącego czy zmienić przewodniczącego. W okresie szalejącej epidemii 30 kilka milionów Polaków ruszyło do urn, a dzisiaj nie można zebrać 23 radnych miasta po to, żeby dokonać wyboru. To jest niedopuszczalne. Szanowni Państwo, rzeczą niedopuszczalną jest to, w jaki sposób prowadzone są sesje Rady Miasta. Wielokrotnie jest odbierany głos radnym bez żadnego powodu, bez żadnego trybu. Są stosowane zasady jedne dla nas, a inne dla radnych z klubu, z którego wywodzi się Iwona Mularczyk. Jest to zachowanie niegodne. Mieszkańcy, z którymi mamy kontakt, z którymi rozmawiamy, zwracają nam uwagę, że tych sesji nie da się oglądać. Każda wypowiedź radnego jest komentowana w nieskończoność przez prowadzącego obrady. Ewidentnie widać, że przewodnicząca nie radzi sobie kompletnie z prowadzeniem tego, a każdy z Państwa, każdy z mieszkańców ma dostęp i widział zapewne oświadczenie majątkowe radnej Mularczyk. Stąd też rodzi się pytanie, czy dla tych kilkuset złotych miesięcznie warto aż tak przyspawać się do stołka. Dla mnie jest to rzecz wręcz niepojęta i z tego miejsca apeluję o odrobinę, o krztę honoru i podanie się do dymisji przez przewodniczącą Mularczyk. Dziękuję. Jeśli Państwo pozwolą, to ja podzielę się taką refleksją, że Rada Miasta w Nowym Sączu nie posiada przewodniczącego Rady Miasta. I jak tutaj słusznie koledzy wywodzili, 12 radnych potwierdziło to na piśmie. To, proszę Państwa, że osoba zainteresowana chce kurczowo trzymać się tego urzędu, jest rzeczą niekwestionowalną przez nikogo. Jedna taka dygresja, która dzięki Państwu dotrze do mieszkańców. Jeśli pani przewodnicząca Mularczyk uważa, że
przyjście na sesję jest zagrożeniem zdrowia i życia, to prosiłbym Państwa jako dziennikarzy, żeby Państwo w związku z tym, że jest to osoba publiczna, pośledzili dniówkę pani radnej Mularczyk. Stańcie Państwo samochodem pod domem pani Mularczyk, nagrajcie Państwo film, jak udaje się do pracy, pokażcie Państwo społeczeństwo, jak wchodzi do pracy, jak wychodzi z pracy i potem na końcu Państwo zadajcie pytanie, czy to jest prawidłowe wykonywanie obowiązków radnego. Myślę, że odpowiedź się nasunie sama. Natomiast jest recepta dla tych wszystkich, którzy obawiają się przyjść radnych do ratusza, tak? Przecież nie ma przymusu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Miasta. Niechże zatem pani radna Teresa Cabała, która tak wspiera w tych działaniach destrukcyjnych panią radną Mularczyk, po prostu nie przyjdą na posiedzenia, ale nie mogą odbierać prawa, o którym tutaj kolega radny Leszek Zegzda powiedział. I my nie domagamy się niczego, bo to, co tutaj słusznie koledzy zauważyli, sposób prowadzenia jest obserwowany przez państwa i przez mieszkańców, jego nie trzeba komentować. Odbieranie komuś głosu, tak jak w ostatniej mojej wypowiedzi na wczorajszej sesji, jest po prostu, proszę państwa, nie do przyjęcia. I takie standardy być może panują w domu pani radnej Mularczyk, ale na pewno nie mogą panować na obradach Rady Miasta. Zatem bardzo uprzejmie państwa proszę, żeby państwo w ramach swoich obowiązków dziennikarskich prześledzili sposób codziennego życia pani radnej Mularczyk, która w publicznych wszystkich wystąpieniach, proszę państwa, uczestniczy. Nie ma tam żadnych przeszkód, natomiast w momencie, gdy chodzi o jej mandat, jej stołek, po prostu wyszukuje sytuacji, które są przez państwa doskonale i przez mieszkańców oceniane jako negatywne i nie do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, czy państwo planujecie jakieś dodatkowe działania, bo pole manewru wydaje się tutaj bardzo ograniczone. Z całą pewnością będziemy podejmować dalsze działania, zarówno na gruncie politycznym, jak i na gruncie prawnym, natomiast mam pozwolić, że jeszcze nie będziemy zdradzać naszej strategii, żeby nie obnażać się, brzydko mówiąc, przed przeciwnikiem, bo trochę tak to działa, że pani przewodnicząca, pani radna Iwona Mularczyk, występuje przeciwko Radzie Miasta, przeciwko większości Rady Miasta. Znaczy, mogę? Wczoraj doszło do dezawuowania pozycji wojewody małopolskiego. Przytoczone argumenty przez sekretarza miasta, radnego wojewódzkiego pana Piotra Lachowicza, zostały zignorowane. Zostały zignorowane przez radną PiS-u postawę i stanowisko wojewody z PiS-u. No i tak, że państwa, to państwo funkcjonować nie może. Mamy do czynienia w skali również ogólnokrajowej do skandalicznych zachowań, tak? Sądy wydają postanowienia i ktoś mówi, nie ma płaszcza, co mi państwo zrobią? Jaki wyrok sądu? Sędziego trzeba zmienić. Czy z takim, czy my się mamy zgadzać, proszę państwa, jako mieszkańcy miasta Nowego Sącza na taki dyktat osób, które są w ogóle adeptami sztuki samorządowej, bo wiedzy żadnych dokonań nie mają za zero, mają po prostu zero. I dlatego jeśli mowa o tym, co będziemy robić dalej, no to pozostaje droga prawna oczywiście. To jest wojewoda i to jest sąd administracyjny. To mówiliśmy, natomiast czekamy na reakcję, bo jeszcze raz chcę powiedzieć, taki wniosek z pewnością będziemy składali i pani go w końcu musi poddać pod głosowanie. Jeśli go nie będzie poddawała pod głosowanie, no to pewno się pokażą postanowienia organów do tego powołanych, że w zastępstwie tej pani ktoś wykona postanowienie. No ale ja bym tutaj dołożył jednak, co zostało tak dotknięte tutaj. Proszę państwa, kiedy podejmowaliśmy apel o to, żeby były sesje stacjonarne, mając oczywiście na względzie właśnie możliwość wykonywania swojego mandatu, to w uzasadnieniu mówiłem, że w krótszej lub dłuższej perspektywie taka postawa formalnego niedopuszczania do możliwości głosowania odwróci się przeciw tym osobom, które takie decyzje podejmują. Mówiłem to publicznie. Mamy wieloletnie, szczególnie z panem radnym Józefem Hojnorem, doświadczenie samorządowe i wiemy, jak to się kończy. Ja jestem głęboko przekonany, że postawa pani przewodniczącej odbije się szerzej niż tylko w Nowym Sączu i w państwa mediach. To się po prostu zacznie się na ten temat mówić. I ci, którzy taką postawę, to jest krótkowzroczna postawa. Znaczy ona niczego nie załatwia. Gdyby się pani przewodnicząca spróbowała skoncentrować na tym, jak utrzymać większość, to by było działanie sensowne politycznie i samorządowo. Ale w sytuacji, kiedy ktoś szuka takich wybiegów, to echo społeczne takich działań jest fatalne dla kogoś, kto tak postępuje. I dlatego zdumiewa mnie postawa, która tego nie docenia,
szczególnie kiedy się ma blisko siebie w swoim domu polityka, po prostu na co dzień o takich rzeczach powinien w sposób oczywisty wiedzieć. Więc mam nadzieję, bo tutaj Państwa, moi koledzy radni wypowiedzieli się radykalnie o takiej postawie już ostatecznie, a ja ciągle nadzieję mam, że Pani Przewodnicząca Iwona Mulaczyk się zreflektuje i najbliższa sesja będzie, albo nawet po ogłoszonej przerwie zostanie wprowadzony ten punkt i całe to boom wielkie, o którym dzisiaj po to, żeśmy się zwołali konferencję prasową, po prostu jak balonik pęknie, bo nastąpi normalne głosowanie, a efekt tego głosowania będzie taki, jak się spodziewamy, no chyba, że jakoś ktoś nie będzie szanował swojego podpisu, ale raczej tego nie przewidujemy, więc wydaje się, że im szybciej Pani Przewodnicząca to zreflektuje i ustawi na normalnych torach, tym lepiej dla niej. Ale czy z formalnego punktu widzenia wojewoda może nakazać przewodniczącemu gminy czy miasta zwołać sesję w trybie stacjonarnym? To na to pytanie niech odpowie sobie Pan Wojewoda. My nie chcemy za Pana Wojewodę odpowiadać, to po pierwsze z taktycznego punktu widzenia, ale też z moralno-etycznego. To nie my jesteśmy do oceny. Oczywiście, że znane są postanowienia nadzorcze wojewody, ale nie nam odpowiadać panu wojewodzie. My czekamy, że prawo będzie realizowane zgodnie z zasadami. I taka jeszcze jedna refleksja. Ta postawa, proszę Państwa, oprócz tego, że godzi w wykonywanie mandatu, czyli godzi w mieszkańców miasta Nowego Sącza, to ona niechybnie sprowadzi ciemne chmury nad naszym miastem, nad opinią o naszym mieście. Przecież do Państwa, po wyemitowaniu przez Państwa tych wiadomości, rozwonią się telefony z całego kraju, z różnych mediów. Państwa koledzy dziennikarze się do Was zwrócą z pytaniem, co się dzieje i oni tutaj przyjadą. Najpierw do Państwa, potem przyjadą tutaj do ratusza. I cała Polska się będzie łapała za głowę, jak potrafi ktoś uporczywie, mimo oczywistych względów, o których koledzy powiedzieli, prawnych, etyczno-moralnych, o których koledzy mówiliście, ktoś chce tkwić w tym przeświadczeniu. Być może spacer po alejach cmentarnych z wysokim dostojnikiem upewnia pewne osoby, że mogą wszystko. Nie, w tym przypadku tak nie będzie. Na pewno prawo zatriumfuje. Prawo i rzetelność. Zwróćmy, Szanowni Państwo, uwagę na taką, myślę, dosyć istotną rzecz. Mieszkańcy miasta Nowego Sącza wybrali 23 radnych w wyborach. Mieli do tego prawo. Ci radni reprezentują mieszkańców. Radni prawnie wybierają sobie przedstawicieli w prezydium. Większość radnych dała na piśmie Pani Przewodniczącej, że nie chce, żeby ona była przewodniczącą. Moralnie przestała być przewodniczącą w dniu wczorajszym, według mojej opinii. Moralnie. Prawnie niestety nie, natomiast moralnie nie jest. Natomiast to, co robi w tym momencie, to jest pełne uzurpatorstwo i próba osiągnięcia władzy na siłę, a to się odpowiednio nazywa.